Witajcie na kanale Kwasogranie. Franek Wałęsa za starami Mr. Rovers. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj mecz spornej. Pita odzyskał koronę Kula Strzelców. My mamy siódmą pozycję, Walen 20, ale to jest mecz, którym na pewno będziemy musieli mocno powalczyć, ponieważ gramy rezerwowym składem. A dlaczego? No bo czeka nas rewanż z Juventusem oczywiście, więc tutaj Scarlett Martinowicz, a wydaje mi się nawet, że może zagramy Harrison Collins. Harrison Collins, ze względu na to, że Scarlett będzie nam raczej widać. Scarlett, o jest Scarlett. Praszelik, będą nam potrzebni w rewanżu najprawdopodobniej. Larissa dostanie szansę. Tomkinson tutaj, Meleke. Okay, i oczywiście Letisz. Grabara Buka. Madsen, lewa strona. Chyba chciałbym zobaczyć Clarka. Da Silva. Niech będzie ławka. Ładna interwencja ostatnio miał. Fulgencio. No i tutaj wystawimy Freya. I na ławce rezerwowych zobaczymy Itona. Ibarra niech czeka na swoją szansę. I na lewą stronę Papę w tym okienku transferowym możliwe, że zostanie sprzedany. Mało tych spotkań ma rozegranych. Frey, Westbrook, Finlay tutaj. Oczywiście też musimy dokonać zmian. Wejdzie Kinsella. I zobaczyłbym De Klerka, Webster za Mendeza, Allen. No właśnie, Allen, Hammer. Ruszamy w takim razie na mecz z Burnley. No tutaj mamy kupionego serbskiego pomocnika lewego. Przyjdzie do nas, znaczy kupionego wcześniej kontrakt. Przyjdzie do nas w następnym odcinku. Chciałbym sprowadzić któregoś z zawodników, z Polaków z reprezentacji, albo Białek jako napastnik, aczkolwiek dla reprezentacji na pewno będzie lepiej, kiedy nie pozyskamy Białka, ani nie pozyskamy Roberta Lewandowskiego, ani, no bo tutaj nie chciałbym, żeby na przykład to musiałby Bida Praszelik szans innym, ale tutaj na pewno będziemy liczyli, jest Kinsella. Jest Letisz, Papin, Stara Gwardia, Clark, a i tym razem złe rozegranie. Papin z Clark, myślę, że spokojnie sobie poradzą. Teraz piłka do Harrisona. Jest występował z drugiej strony, ale no, może nie będzie tak źle. Teraz Westwood. To jest drużyna, która najprawdopodobniej spadnie w tym sezonie, ale mają szansę się jeszcze odbić. Clark, Bułka. Bułka też zbierał dobre recenzje, ale na powołanie jeszcze nie zasługuje. No nie gra pierwszych skrzypiec w zespole, więc no musi się zadowolić się drugim miejscem. Niestety właśnie tracimy bramkę na 1-0. Piękna interwencja Bułki. Naprawdę ładnie wyłapał tą piłkę, aczkolwiek no tutaj dobitki nie był w stanie już złapać. Niepilnowany, niekryty Diallo zdobywa bramkę na 1-0 i musimy gonić wynik. Drużyna Mr. Rovers to potrafi, więc nie martwię się o ten wynik. Bałbym się, jakby to była 90 minuta, no to mógł być problem, ale tutaj wydaje mi się, że poradzimy sobie. Collins, jest Frey. Ostatnio był pomijany, ale tutaj znalazł miejsce dla niego w składzie. Dla niego w składzie Franek Kole, teraz Valeo.
Ud. Będzie czekał. Tak jest. Nie dojdzie do tej piłki. Diallo. Strzelec z bramki. De Klerk. Rison. Piłka do Freya. Frey. Próbował tam dorzucić tą futbolówkę. Wycofanie do Clarka. Clark. Jest De Klerk. De Klerk. No i tutaj pomyłka naszego pomocnika przy tym podaniu. Letisz z Diallo. Radzi sobie Letisz. Aj, chwilę miał problemy, ale jest przecież Lukas Meleke, który tutaj bez większych problemów, trudności załatwia sprawę. Frey. Nabiera prędkości Frey i jest na spalonym Collins. Dzisiaj te decyzje Freya muszą być lepsze, żeby przekonać do siebie trenera Franka Collenta. Nota tego piłkarza musi być wysoka, żeby dostawał kolejne szanse w składzie. Teraz Bułka jest 2-0. Niestety Burnley, ostatnia drużyna, płata nam figle. 2-0 Wood. Mamy jeszcze czas, 29 minuta, aby przed przerwą złapać bramkę kontaktową. Richie. Piłka do Freya, Frey do Harrisona, Harrison otwiera podanie do Papeo, ale ta piłka nie zagrana poprawnie. Diallo napędza tą grę, pomocnik Burnley, Letisz, dobra opcja, Meleke Bułka, było groźnie, Meleke mógł spowodować rzut karny. 35 minuta. Letisz, no i od bramki Bułka. Letisz, Clark. Ajajaj. Zatrzymany przez Diallo, ale na szczęście Clark wrócił i tutaj naprawił swój błąd. Naprawił swój błąd. Piłka do Richiego. No, nasi obrońcy powodują teraz lekkie palpitacje serca. Świetnie teraz Clark Kinsella. Ma sporo miejsca, tak zwaną autostradę tutaj z boku do Harrisona. Harrison. Jeszcze Harrison, jest Papę, ma troszkę miejsca, ale tutaj robi się ciasno, podanie do Collinsa, ale zobaczcie, co się dzieje. No, brakuje tego ostatniego podania, brakuje tutaj tego wykończenia. Znowu będzie próba szukania Diallo, tak jest Diallo, jest De Klerk, który musi wracać za Diallo, spróbuje mu tutaj zaszkodzić, zagrodzić drogę. Pierwsza połowa za nami jest 2-0, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Musimy zrobić zmiany już teraz. De Klerk zejdzie, wejdzie Hammer. I postaramy się, żeby to on napędzał grę zespołu. Hammer też jest do sprzedania. Nie spisał się w naszą grę. Nie przychodził tutaj jako gwiazda Coventry City. Myślałem, że będzie to piłkarz, który przeniknie bez większych problemów do pierwszego składu. No i zajmie miejsce Finlaya Allena, ale tutaj albo będzie uzupełnieniem Finlaya, a tak się nie stało. Teraz teraz błąd Kinselli przy tym wyprowadzeniu. I czyżby piłkarze szli po trzecią bramkę? Oj, oj, oj. Mówi się bardzo niebezpiecznie. Piłka do Richie jest Hammer. To właśnie o nim przed chwilą mówiliśmy. No i właśnie zagranie niebywałe. Niebywałe zagranie naszego zawodnika. Bułka. Mamy 3-0. 53 minuta. Tym razem Bristol Rovers na kolanach. Czy uda się podnieść? Papę. Collins. Faulowany Collins. Żółta kartka. No niestety jest rzut rożny, więc jest to okazja dla piłkarzy Bristol Rovers na zdobycie bramki. Piłka wycofana do Kinsella.
Próbował tutaj do Collinsa na bok zagrać, ale wszystko jest bardzo niedokładne. Karas. Valeo. Bułka. Clark. Jest Hammer. Papę. Zabiera się z piłką Papę do środka. Teraz do Harrisona. Harrison. Collins. Co robimy zmiany tutaj w ogóle? Harrison. Wejdzie Martinowicz. Może Iton za Freya. Sześćdziesiąta trzecia minuta, zobaczcie, Clark oddycha już rękawami. Harrison. No, takie zagrania Harrisona nie przysporzą drużynie kolejnej bramki. Teraz Harrison, jest Collins. Collins zbiera się z futbolówką, mija dwóch, trzech piłkarzy, zablokowany. Jest Hammer, Harrison. A jeszcze próbował Collins zamknąć i teraz piłkarze Burnley w polu karnym, ale jak widzicie, kradnie Diallo kolejne minuty. Letisz, dobra interwencja Letisza. Clark. Hammer. Za zbyt niedokładne podanie. Ostatnie 4 minuty wchodzą, zawodnicy czekali przy nim dość długo. I tą. Wejście i to na pierwsza bramka dla Bristol Rovers, no ale ta bramka nic nie wnosi na ten moment. Przegrane spotkanie, szkoda tej straty punktów. Przegrywamy z drużyną na zasila ostatnie miejsce. Ciekaw jestem kolejnych wyników, czy Manchester się potknął, czy raczej odwrotnie, bo to nas interesuje. Tabela jest ważna, ale Manchester, no niestety, 47, niestety wygrywanie i nie miał jeszcze meczu. Nie, miał mecz 47, 43, ten zaległo 47, 46. Ta stawka jeszcze zbytnio nie uciekła, więc jest szansa. A teraz czeka nas mecz z Juventusem, ale to już pewnie w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania, subskrybujcie i komentujcie.
Dzięki, trzymajcie się, cześć.